Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj do studia zaprosiłem gościa, który nam wszystko wyjaśni, jak to działa. Jacek Broda, który jest fundraiserem w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim. To jak to działa, to mam na myśli nie Stowarzyszenie Wikimedia Polska, tylko jak Wikipedia działa, no bo ona jest w jakiś sposób, przecież musi być finansowana. To jest działalność non-profit, ale koszty są tej działalności, prawda? Jak to wygląda, powiedz? Oczywiście, że tak. No, Wikipedia jako sama Wikipedia, jako wolna encyklopedia jest oczywiście stworzona przez wikipedystów, czyli wolontariuszy. I tutaj jest skład dowolnej wiedzy nieodpłatny, natomiast masz rację, że sam silnik Wikipedii i cała infrastruktura potrzebna do tego, żeby Wikipedia mogła działać, a do tego są potrzebne i serwery, i pojemność dyskowa, i przepustowość, także to wszystko musi być finansowane. No a reklam nie ma. Nie ma z czego tego finansować. Nie ma reklam. Nie ma reklam i na pewno nie będzie reklam. To jest tak naprawdę jedna z podstawowych zasad Wikipedii, że ma być darmowa dla wszystkich odbiorców. Wikipedia tak naprawdę jest finansowana tak samo, jak jest tworzona. Jest społecznie finansowana przez darczyńców, przez darowizny od osób indywidualnych, prywatnych, od firm. I tak naprawdę to jest coś finansowania Wikipedii. Mhm. Czyli pospolite ruszenie. Dokładnie. I to nie dość, że pospolite ruszenie, to jest globalne pospolite ruszenie. Ponieważ jak Wikimedia Foundation, która jest odpowiedzialna za utrzymanie serwerów, całą infrastrukturę, wszystkie prace programistyczne i tak naprawdę całe zaplecze niezbędne do tego, żeby Wikipedia działała swobodnie, żeby każdy na świecie mógł mieć do niej dostęp, żeby były wszystkie wersje językowe Wikipedii, to jest finansowane społecznie tak, jak jest tworzone. A kto, powiedz, to finansuje? Czy taki zwykły Kowalski średnio, czy raczej duże firmy olbrzymie jakieś? Może Google na przykład się dokłada? Nie, no wbrew temu, co można spotkać w internecie i niektórzy twierdzą, Wikipedia nie jest finansowana przez wielkich lobbystów, bądź kartele, bądź lewą, prawą, czy inną stronę. Wikipedia jest finansowana przez zwykłych ludzi i podstawą tego, że Wikipedia tak dobrze sobie radzi, jest jej masowość. Jest jej z jednej strony odbiorcy, do których dociera na całym świecie i tak samo na całym świecie odbiorcy, którzy czytają Wikipedię, użytkownicy, wikipedyści, również zgadzając się z ideą, jaką ma w sobie Wikipedia, szerzenia wolnej wiedzy, gromadzenia jej, bardzo dużo ludzi wpłaca, widząc potrzebę, widząc to, co Wikipedia tak naprawdę daje światu, czyli nieograniczony dostęp do wiedzy. I zgadzając się z tą ideą, chcą ją wesprzeć, bo jednak bez tego wsparcia, bez tego finansowania Wikipedia sobie nie poradzi. Także to jest statystyczny, zwykły Kowalski, zwykły użytkownik, który wpłaca i to przeważnie są darowizny niewielkiej wielkości. Ale masowo. Ale masowo. I dlatego mają taką siłę. Dokładnie. I to chyba też daje taką siłę niezależności, prawda? Bo jeśli to jest masowo wpłacane przez ludzi zwykłych, no to nie ma nacisku żadnego w żadnym kierunku. Bo jeśli by to była duża firma, powiedzmy jakaś, no nie mówię jaka, ale gdyby ona dawała, powiedzmy, 30% kosztów utrzymania Wikipedii, no to nagle mogłaby sobie czegoś zażyczyć albo z czymś się nie zgadzać z politycznym jakimś kierunkiem Wikipedii. Kto ustala ten kierunek polityczny Wikipedii w takim razie, skoro rozumiem, że ci finansujący nie mają na to wpływu? Znaczy finansują albo nie. I w ten sposób głosują na Wikipedię i na jej wartość. Dokładnie tak, jeśli chodzi o niewpływanie przez darczyńców na politykę Wikipedii. Choć tak naprawdę trzeba by było zacząć od tego, że Wikipedia nie ma jako takiej polityki. Całe działania Wikimedia Foundation nie są polityczne, nie są religijne, są neutralne. Tak samo jak wiedza zawarta na Wikipedii. Dlatego... No, w takim ogólnym pojęciu natomiast ma swoją politykę.
Dokładnie. Oczywiście ma swoją politykę rozwoju, swoją politykę... To miałem na myśli, tak. Pracy, swoją politykę względem samej Wikipedii. Natomiast to nie jest związane w żadnym wypadku z jakimiś naciskami, wpływami, ani czy politycznymi, czy religijnymi, czy innymi. Tutaj też masz rację, że jak mamy masowego odbiorcę, masowych darczyńców, którzy wpadają na Wikipedię, to tak naprawdę to jest rozproszone. I oni mają o tyle wpływ, że popierają jej neutralność, jej niezależność. To, że jest właśnie wolna od reklam, że jest wolna od nacisków, że jest wolna od wpływów. Dlatego właśnie samymi darowiznami wyznaczają kierunek nasi odbiorcy, odbiorcy Wikipedii, nasi darczyńcy. Natomiast w przypadku wielkich firm zdarzają się darowizny, natomiast to są bardziej darowizny przez osoby w wielkich firmach, prezesów, osoby majętne, które potrafią wpłacić większą kwotę. Niektóre korporacje również są darczyńcami, natomiast to jest naprawdę bardzo znikomy procent wszystkich darowizn, które wpływają do Wikimedia Foundation, co dokładnie gwarantuje jej neutralność i niezależność. Wikimedia Foundation, czyli powiedziałeś, wymieniłeś nazwę właściciela Wikipedii, tak naprawdę. Tak, dokładnie. No, za Wikipedią i tak naprawdę wszystkimi projektami Wikimedia stoi Wikimedia Foundation. Jest to organizacja non-profit ze Stanów Zjednoczonych i ona jest właśnie właścicielem Wikipedii, przede wszystkim całej infrastruktury, która utrzymuje Wikipedię przy życiu. Natomiast sama Wikipedia jako wolna encyklopedia we wszystkich językach, to są treści dodawane przez wolontariuszy, w które Wikimedia Foundation nie ingeruje. Tak naprawdę każda społeczność w każdym języku sama reguluje się, sama daje podstawy, na jakich są redagowane treści. I co jest najważniejsze? No, wiadomo, w naszej polskojęzycznej Wikipedii najważniejsza jest encyklopedyczność i źródła. I tak naprawdę to jest podstawa tego, co się może znaleźć na Wikipedii, a co się nie może znaleźć na Wikipedii. Natomiast pomiędzy wersjami one się troszeczkę różnią, niemniej podstawowymi dalej zostają filary niezależności, rzetelności i źródeł. Mhm. Czyli żeby mogła funkcjonować, to ten Kowalski powinien jednak dokładać, jeśli uważa, że jeśli korzysta z Wikipedii na przykład, no to powinien się jakoś tam w jakimś sensie opodatkować chyba, no bo ona by upadła, gdyby to nie funkcjonowało w ten sposób, albo nie byłaby tak niezależna, jak jest. Przede wszystkim nie byłaby tak niezależna, jak jest. Mhm. Dzięki temu społecznemu finansowaniu może sobie na to pozwolić, żeby być niezależną, nie być podatną na wpływy, trzymać kurs obrany już 20 lat temu. I od samego początku. Dokładnie. I tak samo te wszystkie wahnięcia, które teraz są ostatnio z dostępem do wiedzy, do informacji, chociażby spowodowane tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To tak... Wojna informacyjna. Dokładnie. Chyba. No dobrze, to jak to zrobić w takim razie? Powiedzmy, no okej, nie stać mi na to, żeby dużo wpłacać, ale właśnie z tych małych wpłat jest zbudowane dokładnie takie duże wsparcie. Powiedzmy, chciałbym płacić, nie wiem, 5 zł miesięcznie, bo często korzystam z Wikipedii. To jak mam to zrobić? Komu mam zapłacić? Tu nikomu nie płacimy, to po prostu wspieramy ideę, którą uważamy za słuszną i wartościową. Tu nie chodzi o finansowanie dużych kwot. Tu może być 5 zł, może być 10 zł, jak powiedziałeś wcześniej, liczy się skala tego, co robimy. No, dziennie 2 miliony osób przegląda Wikipedię. 2 miliony Polaków przegląda Wikipedię. Jakby każda osoba, która skorzystała z Wikipedii, chociaż złotówkę wpłaciła, to już widać, jaka to jest skala. Wspierać Wikipedię można poprzez nasze stowarzyszenie Wikimedia Polska. My jesteśmy oficjalnym partnerem, afiliantem Wikimedia Foundation tutaj w Polsce. I my zajmujemy się właśnie wsparciem Wikipedii, wikipedystów, pozyskiwaniem treści, współpracami z instytucjami kultury, z uniwersytetami, aby Wikipedię rozwijać, pozyskiwać nowe treści, dbać o jej rzetelność, niezależność, neutralność. I takie właśnie darowizny można przekazywać poprzez naszą stronę internetową www.wikimedia.pl albo bezpośrednio na konto. Wszystkie dane tak naprawdę są dostępne na naszej stronie. Mhm. Jesteś fundraiserem w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. To tak. Czym się zajmujesz w takim razie? Czym się zajmuję? Zachęciliśmy, to jest, rozumiem, część twojej pracy, żeby zachęcać do tego, żeby zbierać te fundusze. Oczywiście. Ale pewnie nie poprzestajesz na tym, bo fundraiser, rozumiem, no, szuka funduszy. Czyli riser, czyli wzbudzacz, tak? Fundusze to jest jedno. Efektem mojej pracy tak naprawdę długofalowym jest zbieranie funduszy i pozyskiwanie środków, żeby nasza polska Wikipedia, polska społeczność miała wsparcie, żebyśmy mogli organizować edytony, konkursy, pozyskiwać nowe treści do Wikipedii.
Ja się zajmuję przede wszystkim budowaniem relacji z naszymi darczyńcami, z naszymi odbiorcami, z naszymi sympatykami, bo tak naprawdę na tym się opiera głównie fundraising w Wikipedii, żeby budować te relacje, żeby angażować ludzi w to, co robimy. Bo wiadomo, nie każdy może być wikipedystą. Nie każdy chce, nie każdy ma do tego zacięcie, żeby sam tworzyć wiedzę. Natomiast wszyscy możemy wspierać w ten czy inny sposób Wikipedię. I moim zadaniem jest pobudzać w naszych potencjalnych darczyńcach, w naszej społeczności ten odruch, tą dobroć, która poskutkuje tym, że dana osoba będzie wspierała Wikipedię. Natomiast to nie ogranicza się tylko i wyłącznie do współpracy z darczyńcami indywidualnymi. To jest również współpraca z firmami, z biznesem, z innymi instytucjami i z innymi NGO-sami. To jest takie holistyczne podejście, żeby się nie skupiać na jednym źródle, na jednej osobie, tylko jednak budować taką stabilną, pozytywną markę naszego stowarzyszenia i całej Wikipedii, dzięki której możemy współpracować z biznesem i to nie tylko darowiznę od biznesu, tylko współpracę, dzięki którym nieodpłatnie będziemy mogli pozyskiwać usługi, gdzie będziemy mogli tworzyć wspólne projekty, bo też nie zapominajmy o tym, że biznes to też specjaliści. To też eksperci, to też wiedza, która posiada biznes, którą może przenieść do Wikipedii. Także to też nie jest, nie wszystko się kręci wokół pieniędzy, bo to jest jeden aspekt, naprawdę bardzo ważny, ale nie jedyny. Tak samo projekty edukacyjne, społeczne, które będą edukować o Wikipedii, edukować, zachęcać do edytowania. To jest cały ekosystem, który ma tak naprawdę rozpromować Wikimedia i pomóc nam się rozwijać w tym, żebyśmy mogli faktycznie w pewnym momencie zebrać sumę ludzkiej wiedzy i dać ją na wolnych licencjach całemu społeczeństwu. Mhm. Czyli żeby się dołożyć, wystarczy wejść na stronę wikimedia.pl, odnaleźć tam koncik do wpłat? Jak to wygląda? Dokładnie. Na naszej stronie jest taki na górze piękny przycisk przekaż darowiznę. Wystarczy w niego wkliknąć. Zostaniemy odniesieni do strony, gdzie możemy przekazać darowiznę. Możemy to zrobić online, możemy to zrobić blikiem, możemy to zrobić... Bitcoinem? Bitcoinem jeszcze możliwości nie mamy. Ale jakby ktoś chciał przekazać chociażby jednego bitcoina, na pewno znajdzie się sposób, taka możliwość i sposób do tego, żeby się to udało. Aha, czyli kontakt z wami ewentualnie. Zapraszam. No dobrze, ale 1% Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy OPP, zbieramy 1% podatku. I tak teraz będzie chyba więcej z tego, co słyszałem. Czy dobrze słyszałem? Tak, ostatnio rząd przyjął poprawki do ustawy podatkowej, gdzie z uwagi na zmiany w Polskim Ładzie i zwiększenie kwoty wolnej od podatku, żeby to troszeczkę złagodzić, organizacjom pozarządowym właśnie OPP zbierającym 1% ma być 1,5% odpisu od podatku, także o 0,5%. Bo jest mniej osób, które mogą w ogóle cokolwiek... Przekazać. Będą mniej podatków przekazywać. Zgadza się. No kwota wolna do 30 tysięcy to tak naprawdę część tych podatników, która przekazywała w poprzednich latach, w następnym roku, bo to od następnego roku dopiero wejdzie. Czyli 1,5% teraz będzie. Tak, a teraz będzie 1,5%. Rozmawiamy w czerwcu 2022 roku, więc to są świeże informacje, może one nie będą aktualne niedługo, no trudno powiedzieć, trzeba śledzić w każdym razie, ale na stronie wikimedia.pl te informacje będzie można znaleźć. Czyli nie wpłacamy bezpośrednio do Wikimedia Foundation tych pieniędzy, tylko do naszego stowarzyszenia, które też wspiera wikipedystów, tych naszych polskich wikipedystów. I tak i nie. 1% jest naszym mechanizmem polskim i 1% przekazywany na Wikipedię, na Stowarzyszenie Wikimedia Polska trafia do nas bezpośrednio do naszego polskiego stowarzyszenia i bezpośrednio wspiera polskich wikipedystów i polską Wikipedię. Darowizny przekazywane dla Wikimedia Polska również trafiają do nas, do Polski, gdzie mogą pracować na rozwój Wikipedii. Natomiast też Wikimedia Foundation też prowadzi swój fundraising i też można właśnie wpłacać bezpośrednio na Wikimedia Foundation. Natomiast no, nasz fundraising tutaj polski skupia się głównie na tym, żeby to wsparcie, które jest przez nas wszystkich, przez Polaków przekazywane, zostało u nas i żebyśmy mogli je spożytkować na nasze projekty w Wikimedia Polska i wspierające polską Wikipedię. Mhm.
To teraz zapytam cię o to, na co są wydawane te pieniądze. To znaczy, bo w stowarzyszeniu to pewnie większe masz pojęcie, ale czy wiesz, jak to jest wydawane przez Wikimedia Foundation? Rozumiem utrzymanie serwerów, prąd, podróże, biura, takie wszystkie oczywiste rzeczy, które... Pracownicy. Pracownicy, no przy takiej skali działalności to jest oczywiście duże koszty są i pewnie to jest duża część tych przychodów wydawanych w ten sposób. Też unowocześnienie interfejsu, który ostatnio zaczął być widoczny, to znaczy możemy sobie ustawić w preferencjach, żeby mieć nowy widok Wikipedii. To jak ktoś nie wie, to proszę spróbować. Dokładnie. To cały czas prace na ten temat trwają, ale na coś jeszcze są te pieniądze potrzebne? Tak, oprócz takich prac związanych z samą Wikipedią, programistycznych, z samym utrzymaniem tego całego projektu, duża część zebranych środków przez Wikimedia Foundation również trafia do afiliantów, do społeczności, które edytują Wikipedię. Bo nie wszystkie... Czyli do nas, do Polski, do stowarzyszenia też. Między innymi tak. Między innymi do Polski. Wikimedia Foundation prowadzi system różnych grantów wspierających rozwój Wikipedii. I każdy może aplikować. Oczywiście, każdy może aplikować i tu może aplikować właśnie organizacje partnerskie Wikimedia, jak na przykład nasze stowarzyszenie. Mogą to być grupy wikipedystów albo i pojedynczy wikipedyści. Natomiast wszystkie granty, to jest też duża część budżetu Wikimedia Foundation, natomiast wiadomo, że wszystkie granty, które są finansowane przez Wikimedia Foundation, muszą skutkować tym, że zwiększą się treści na Wikipedii bądź na projektach siostrzanych. Także to nie są takie granty, że możemy sobie wziąć, że tak powiem, na co chcemy dowolne działania. No dobrze, no to co znaczy, że mogę napisać taki projekt, że opiszę wszystkie wioski w Zakaukaziu do Wikipedii, i złożyć taki grant o to, żebym, no nie wiem, żebym ja mógł z tego żyć? Jak najbardziej, możesz zrobić taki projekt. Ja wiem, że jest wolność, tylko czy on ma szansę? Znaczy, no przede wszystkim będzie brane pod uwagę to, czy jest potrzebne, czyli czy są takie braki w Wikipedii. Jeśli na przykład te wioski na Zakaukaziu, o których chcesz pisać, są już dobrze opisane, no to niestety raczej wniosek nie przejdzie. Natomiast jeśli byś na przykład chciał przeprowadzić audycję z osobami, które pamiętają na przykład czasy tradycji Kurpi czy tradycji Łemkowskich i wrzucić to w zasoby Wikimedia, gdzie tego nie ma jeszcze w zasobach Wikimedia, to myślę, że to z tym akurat nie powinno być problemów. Mm-hmm. A czy to jest sposób na życie i na utrzymanie się? Tego nie wiem. Także tutaj można spróbować, jeśli twoje pomysły i projekty... To zawsze był taki problem z finansowaniem treści i właśnie dlatego tak się zastanawiam, czy to jest możliwe, żeby finansować jak gdyby produkowanie treści dla Wikipedii. Akurat projekty to nie jest stricte finansowanie treści, ponieważ też jest jedna z podstawowych elementów i zasad Wikipedii, że odpłatne edycje są ogólnie zabronione, a jeśli są tworzone jakieś odpłatne edycje, to one muszą być zaznaczone, że to jest odpłatne. No dobrze, jak dostaję grant właśnie na te wioski zakaukaskie? To też pojawia się informacja w... Aha, że dostałem ten grant. Tak, że, bo to jest, jak cała Wikipedia, wszystko jest transparentne. Grant, rozpatrzenie, realizacja i rozliczenie grantu jest... Każdy może wejść i zobaczyć na stronie internetowej. Dokładnie, jest publiczne. Płatne edycje są zakazane. To nie jest tak, że ty możesz dostać grant na to, że będziesz... To będzie twoja pensja i ze swojej pensji będziesz sobie wymyślał hasła, które chcesz edytować. To są konkretne rzeczy, które faktycznie brakuje w Wikipedii i to też granty nie są... Czyli na przykład na paliwo, żeby pojechać na to za Kaukazie, jeśli będzie potrzeba. Dokładnie. To, żeby... to nie jest wynagrodzenie twoje jako twoja pensja, tylko to jest dokładnie na koszty transportu, koszty zakwaterowania, koszty sprzętu niezbędnego do tego... Co chcesz zrobić, na przykład, jeśli to ma być zdjęcia, to na przykład na aparat fotograficzny, koszty licencji, koszty dostępów do źródeł, do materiałów, wejściówki na przykład do miejsc. Także to są na takie rzeczy, a nie na twoje wynagrodzenie. Bo jednak mimo wszystko to, co robisz, dalej jest pracą wolontarystyczną. Rozumiem. Czyli mówiliśmy w tej chwili o Wikimedia Foundation, a jak to wygląda w stowarzyszeniu Wikimedia Polska? Na co wydajemy te pieniądze? Na co wydajemy? Przede wszystkim wydajemy na nasze projekty, które realizujemy. I to są...
Czy takie lokalnie zgłaszane, nie do Wikimedia Foundation, tylko do nas? Czy wy zgłaszacie, znaczy, tak. Są zgłaszane przez społeczność? Czy... Mamy system grantowy, który również wszyscy wikipedyści, osoby edytujące mogą się zgłosić do nas, do Wikimedia Polska. No, czyli każdy grant. Tak naprawdę każdy. Mhm. Dokładnie. Każdy jest wikipedystą. Tak, dokładnie. Każdy, który jest wikipedystą i edytuje Wikipedię, może się zgłosić i do 2500 zł może otrzymać właśnie grant na swój projekt. Jednym z takich grantów było na przykład zrobienie wysokiej jakości zdjęć nadmorskich latarni, gdzie brakowało takich zdjęć Wikimedia Commons i taki grant był złożony i rozliczony. To mówisz o projekcie, w którym brałem udział. Dokładnie tak. Czyli latarnie morskie w Polsce. Dokładnie. To w 2018 roku chyba, tak. Braliśmy udział z Tomkiem Lerczakiem, który jest fotografem, i ja go woziłem po tych latarniach, nagrywając podcasty z latarni, a on robił zdjęcia wysokiej jakości. Mhm. Dokładnie. I to właśnie dzięki temu, że staraliśmy się o taki grant, dostaliśmy finansowanie na tą podróż, na paliwo i na noclegi. Dokładnie. Dlatego teraz możemy w Wikipedii znaleźć naprawdę niesamowite zdjęcia polskich latarni. No i posłuchać latarników też. I posłuchać latarników, dokładnie. Także, a to są rzeczy, które zostaną z nami tak naprawdę na zawsze. I to jest też budowanie historii naszego dziedzictwa, które z nami zostanie. Jeśli chodzi o to, na co wydajemy, oprócz grantów, to są właśnie projekty. To są współprace z uniwersytetami, współprace z instytucjami kultury i sztuki, między innymi z Muzeum Narodowym w Warszawie, z Zamkiem na Wawelu, z Biblioteką Główną Miasta Stołecznego Warszawy. Te projekty są prowadzone przez pracowników Wikimedia Polska. Tutaj też należy dodać, że Wikimedia Polska również zatrudnia pracowników merytorycznych, którzy realizują te projekty, które właśnie zajmują się wsparciem społeczności, realizacją konkursów, realizacją projektów z uniwersytetami, z instytucjami kultury. Natomiast też, co moim zdaniem bardzo ważne, zarząd naszego stowarzyszenia jest, tak jak wikipedyści, jest wolontarystyczny. Także zarząd nie pobiera żadnych wynagrodzeń za to, że tak naprawdę kieruje stowarzyszeniem i wyznacza jego cele i zadania. No to odpowiedzialna praca jednak, ale jednak jest niepłatna. Bardzo odpowiedzialna. No, nasz budżet w zeszłym roku wynosił ponad 1 200 000, także to jest naprawdę duża odpowiedzialność finansowa i merytoryczna, i tak naprawdę to jest odpowiedzialność za Wikipedię, za wiedzę. To jest wielki ciężar, a jest realizowana nieodpłatnie, wolontarystycznie, i to są naprawdę niesamowici ludzie przez te 15 lat istnienia Wikimedia Polska, którzy wzięli na swoje barki tę odpowiedzialność i ten ciężar, nie tak naprawdę realizując to dla idei, bo wierzę głęboko w ideę Wikipedii, wolnej wiedzy i tego, że Wikipedia jest nam naprawdę bardzo potrzebna. No to dobrze, to mówiliśmy o grantach, które można dostać na taki projekt jak Latarnie Morskie w Polsce na przykład, ale są też działania długofalowe prowadzone przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, edukacyjne na przykład, tak? Bo mówiłeś o współpracy z instytucjami GLAM ogólnie. Tak. Ale są też działania edukacyjne chyba z nauczycielami, o którym będziemy pewnie rozmawiać w innym podcaście, ale tak dokładnie. Chwilkę bym chciał też zaznaczyć, że to też, na to też idą pieniądze. To jeszcze chciałem na koniec zapytać cię o taką rzecz. Kontaktujesz się z różnymi podmiotami, z firmami, które no, chcą coś zrobić dla Wikipedii. Powiedz mi, jak zmienia się świadomość Wikipedii, czy jak w tej chwili jest postrzegana Wikipedia przez te zewnętrzne podmioty, bo jeszcze niedawno, tak jak mówisz, w szkole było takie poczucie, że Wikipedia to jest stek bzdur, że tam właściwie nic pewnego nie ma. Czy ja przez te 10 lat, czy 15, które jestem w Wikipedii, obserwuję, jak to się zmienia. Czy ty w tej chwili widzisz pewien autorytet i jak duży jest ten autorytet Wikipedii? Wikipedia coraz bardziej zyskuje autorytet, zyskuje obraz rzetelnego źródła informacji, rzetelnego źródła wiedzy. To cały czas ewoluuje, bo wiadomo, że można znaleźć różne treści na Wikipedii, jednak ona cały czas jest aktualizowana, cały czas jest coraz bardziej rzetelna. I w odbiorze wśród instytucji biznesu się to powolutku zmienia. Z jednej strony poprzez właśnie działania edukacyjne, gdzie też pokazujemy, jak treści są tworzone, jak one są weryfikowane, co może się znaleźć w Wikipedii. Wikipedia to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Powiedz, co dzisiaj ostatnio najbardziej udało, jeśli chodzi o twoją pracę fundraisera?
Z takich większych rzeczy to jest nasza zeszłoroczna kampania 1%. To było WikiHero, zostań WikiHero, czyli zostań naszym bohaterem Wikipedii, zachęcająca do przekazywania 1% na Wikipedię. Udało nam się naprawdę bardzo fajną kampanię zrealizować, i która miała bardzo dobre efekty. Moim małym oczkiem w głowie ostatnich miesięcy tak naprawdę, bo to jest właśnie współpraca długofalowa, jest współpraca z firmą Growoperion, czyli firmą zajmującą się grywalizacją. Dzięki swoim działaniom, dzięki swojemu zaangażowaniu postanowiła nas wesprzeć, tworząc grywalizację dla młodych wikipedystów, żeby wejście dla nowych osób, które właśnie nie za bardzo wiedzą, nie znają Wikipedii, nie do końca wiedzą, jak edytować, nie znają do końca zasad, żeby poznać Wikipedię poprzez grywalizację, żeby stworzyć taki onboarding dla tych nowych osób, i mając podobne idee z firmą, z zarządem tej firmy, wspólnie tworzymy taką platformę grywalizacyjną, gdzie będą mogły osoby wejść na tą platformę, zapoznać się z filarami Wikipedii, zacząć edytować w bezpiecznym środowisku, po czym mam nadzieję, że te osoby, które wejdą do tej platformy, zostaną naszymi regularnymi wikipedystami. Mhm. Świetnie, bardzo dziękuję Ci w takim razie za te informacje. Jacek Broda, fundraiser w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Zachęcam wszystkich do wsparcia Wikimedia Polska i do dołączenia się do naszej wspólnej, pięknej idei szerzenia wolnej wiedzy. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.